No, wyszedłem 3 minuty spóźniony, a tu zamówienia żadnego nie ma. Czyżby to już ten okres? Że trzeba się będzie cieszyć z zamówień, przy których czeka się 40 minut w Biedronce? Coś jest, z Wadowickiej. McDonald's. No tak trochę chujowo sobie pojechałem. Jak mam jechać na Wadowicku? No ale już dobra, polecimy tędy. Kurde, zachmurzone dzisiaj jest. Konkretnie nie było, ale od rana ani kropla nie spadło. To? Tam jest te lody, a to jest ten, dobra, nie? Dzięki. Kurde, 15 minut w plecy się wycieczka szkolna trafiła. Akurat i troszkę mieli wyjebane na kurierów. No nic, no już mam zamówienie, jadę na Pychowicką. Standardowo blok nieopisany, tylko numery klatek. Chuj wie, czy to jest tutaj 18 czy nie. U mnie w kamienicy dopierdalają, że żarówka się nie świeci, kurwa. Tu w ogóle nie mają opisanego bloku. A to trochę do perkaku. Chuj, koniec. Się kończy na 109. Jest tu jakieś przejście? Chuja jest. O, dupcone. Zadupnaj teraz na dół, bo kurwa to są schody obok. Za późno opis przeczytałem, byłem już tam u góry. No. Proszę bardzo. Dlatego piszę, ale mi powiem, no, nie pomogę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Customer z Biedronki, kurwa. Zaczynają się różyczki na walentynki. Może różyczki, piękny kawalerze. Dzień dobry, 445. Dziękuję bardzo. Walerego Sławka. Czyli znowu ta męczarnia pod tą kładkę, kurde.
Pierdolę, zjeżdżam na dół. No, ja razu kurwa lepiej. Każe mi tu do góry jechać. Ja pierdolę, jadę tamtędy. Tam było 2,2 km. Zaraz się zmieni, zobaczymy ile tu pokażę. No, a tu jest kilometr. No to zajebiście mnie prowadzi. Niech sobie liczy te dwa. Ja sobie pojadę po swojemu. No, elegancko, 800 metrów. Rzuciłem dzisiaj kamerę na szerokokątny znowu obiektyw, bo oglądałem filmy z wczoraj, gdzie ustawiłem sobie wide. Więc myślę, że jak taki będzie bardziej wąski ten kadr, to jakość będzie trochę lepsza. No ale jak przeglądałem nagrania, to tak niekoniecznie, delikatnie mówiąc. Ten jak stanął, kurwa, jakby wyjeżdżał. Pod dziewiątkę. Pod jedenastkę, z tego co pamiętam, bo tu mi się rower wykurwił. Pamiętam to jak dziś. To jest w środku, tutaj od dziedzińca się wchodzi. No oczywiście, że tak. Tylko jeszcze odpowiednia klatka. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Godzina 10. Jestem trochę w dupie. Bo jedyne co mi tu wpadnie to ponarka co najwyżej. Dobra, wracam na dół. Jakieś wyzwanie rzucili. Za 15 zamówień 45 zł. Za 10 24. Na kiedy? Pewnie na walentynki. Tak, 14 lutego. Wyzwanie jest otwarte dla wszystkich kurierów. Współczynnik przepisywania 8%. No dobra, ale 5 minut jadę bez żadnego zamówienia. Nie podoba mi się to. Tak jak wczoraj, kurwa, sytuacja. Zostało mi 10 minut do końca zmiany. No i kurwa, pojawiło się zamówienie. Miałem w ogóle chwilę wcześniej wcisnąć tam, że nie mogę pracować i te 10 minut sobie poświęcić na powrót na chatę. Ale sam się chuj jebnę to. No i wpadł mi na Mackiewicza Auszan. Za chwilę patrzę pakietówka, drugie. Sam się, no to spoko, bo pieniążek wpadnie, a dostawa była no, po drodze do domu. Dojeżdżam na miejsce, a tam kurwa stoi trzech kurierów. Zamówienie moje niby miało być gotowe, a chuja, bo nie było gotowe. Pani kurwa z uśmiechem na gębie wzięła ten swój kurwa aparacik do ręki i wpierdoliła czas oczekiwania 34 minuty. Gdzie ja już 5 minut powinien być w domu, a nie na drugim końcu Krakowa kurwa. Kurwa 10 minut bez zamówienia. Co tu kurwa znowu rozłożymy? Pizza Hut z Limanowskiego na Piwną. Za 9 zł.
dostawa tam jest, podejrzewam, że na 500 metrów, ale ja stąd muszę za 3 km dojechać. Tu w prawo też sobie nie pojadę, bo kurwa, bo zamykane tu jest potworum. Chuj, jedziemy dookoła. Także aplikacja, podejrzewam, że nie bierze pod uwagę tego, że to jest zamknięte właśnie. Kurwa, przejechać teraz przez tą kładkę to... Dobra. 5,99 będziecie mieć już, czy nie? Dobra. Dobra, okej. Okay. 10 minutes later. Dobra. Kurwa, 3 minuty. Czy nie mi lata mózga? 8 czy 3? No bo 15 minut czekałem. No to kurwa, ja chuja zarobię. No tak będziemy robić, kurwa. Jak ja mam się tu minąć z tymi ludźmi? Pierdolę. Pozdry pan. Tutaj. Dzień dobry. To jest jedna. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 4 dychy w 2 godziny. No zajebiście. Biedronka z Matecznego i znowu na Wolę Duchacką, aby ich kurwa po... A dobra, nawet się kurwa nie śpieszę, bo znowu tam będę czekał i znowu przez tam pierdoloną kładkę. Kurwa, całą drogę jadę specjalnie 10 na godzinę, żeby nie stać pod tą zajebaną Biedronką, tylko dojechać na gotowe, to i tak będę za szybko. Zawsze się śmiałem, jak widziałem takiego ziomusia w żółtym albo zielonym plecakiem, jak tak jedzie, jakby mu się nie chciało. Ja już wiem dlaczego. Zmienili mi zamówienie. Woli na Barską. To w chuj lepiej. Szybko przelecimy do Zakola tam po lewej stronie. O, dziewczyna pyszna. Kurwa, zajebiście te klocki łapią. Ja myślałem, że to organicznie to jakaś pytoza. Dobrze hamuję. No, nawet już jest gotowe. Gdzie mi te 60, dobre? Dziękuję. Z koszyczkiem coś śmiga.
więcej zakupów może wziąć. Napcha do plecaka i do koszyka. Kurwa, jest do szkieł, ja pierdolę. Jakbym nie kupował tej karty 256, tylko leciał dalej na tej 128, to może te nagrania moje byłyby krótsze, bo nagrywa się 2 godziny. To po pocięciu tego wyszłoby może 15 minut, tak jak chciałem. Falstart, kurwa, falstart. Ile ja już mam tych bezsensownych kilometrów zrobione? Dzisiaj zegarek włączę. 17 kilometrów. Dobry. Jedno i drugi. Dziękuję również. Do widzenia. Starowiśna. Na Krzemionki. Dobra. Queen of Kebabs. Kurwa, wszędzie serców najebane. Dobra, 118. Dzięki. Chłopak Glovo mi spamuje SMS-ami, że jutro walentynki, Gloverze, weź wyzwanie, kurwa. Chyba gość siorę wali pod komisariatem. Dobry jest. Trójka. Trójka. Jak to postawić rower na takim kurwa zniesieniu, żeby nie pierdolnął jakiś samochód. Niosę go do środka, kurwa, lepiej. Dobry. Dobry. No tutaj, jaki jest numer? 15. Okej. Okay. Właśnie poszedłem tam do góry, ale nie. Proszę bardzo. Smacznego. Do widzenia. O, do widzenia. Las Wolnica. Okej. Okay. I gdzie jestem? Pod hotel Galaxy. No i gitarka. Na Masarską.